Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu. Małgorzata Kreszyłowicz znów będzie jedną z najbardziej zapracowanych osób na torze. Wystąpi bowiem w podwójnej roli trenera i jockeya. Jako trenerka startuje mój koń Amadora, Viento i Arabka Mandorella. Trzy konie. Wszystkie są, dobrze się czują, są dobrze przygotowane, no i myślę, że mogą powalczyć o zwycięstwo. Jockeyskie starty wciąż są dla pani Małgorzaty wielką frajdą. Tym razem bardzo często będziemy mogli ją oglądać w tej roli. Wystartuje 5 razy. Jako jockey startuje 5 razy, jeszcze na 2 folblutach. Folblucie i Arabce. Kibice wyścigów konnych na Partynicach przyzwyczaili się do wewnętrznych starć w klanie Kryszyłowiczów. Często pani Małgosia z panem Wiesławem rywalizują jako trenerka i trener. Zapytajmy o oczekiwania na najbliższą niedzielę w stajni pana Wiesława. Ja wystawiłem tylko w płaskich gonitwach konie z tego względu, że 3-latka nie mam takiego, żeby mógł płoty biegać. W tym roku jednego miałem, to uległ kontuzji i dopiero w przyszłym roku wyjść do startu. A w stiplu też nie mam konika, także tylko w płaskich gonitwach. Araby i folbluty. 2 dwulatki zapisałem, które powinny tam powalczyć. Do tej pory sezon dla Wiesława Kreszyłowicza przebiega w kratkę. Są i wzloty, i upadki. Nie było źle, ale mogło być lepiej zawsze, wiadomo. Troszkę zawiódł mnie Wawel, wyścig mu się nie ułożył o nagrodę Lesieńca, był 5. Uważałem, że stać go na więcej, żeby walczyć o wygraną, no ale jak mówię, wyścig nie ułożył się jak należy dla niego i tylko osiągnął 5. miejsce. W międzyczasie na Partynice dotarła bardzo smutna wiadomość. Utytułowana klacz z wrocławskiego toru wyścigów konnych miała tragiczny wypadek podczas gonitwy na Służewcu w Warszawie. Habanie nie udało się pokonać jednego z płotów, fatalnie upadła i według wstępnych ustaleń skręciła kark. Tego samego dnia w Warszawie zginęły jeszcze 2 inne konie. Habana trenowała na Partynicach, ale należała do stadniny koni Golejewko. Hodowcy, którzy w jednej gonitwie stracili 2 konie, nie chcą komentować tego, co się stało w Warszawie. Przyznają, że wypadki w gonitwach z przeszkodami niestety się zdarzają. Na liście sukcesów 6-letniej Habany była wygrana w Wielkiej Wrocławskiej w 2013 roku. Sponsorem programu był Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu.